miło mi zapowiedzieć 70. odsłonę kącika z plecaka Stasiaka, redaktora Don Pabla, który mam nadzieję jest po drugiej stronie połączenia telefonicznego. Halo? Halo, halo? Jestem, właśnie słyszałem takie piękne ptaszki. Nie wiedziałem, czy to u mnie, czy to u was. To chyba w pana lesie, panie redaktorze, ale tak, tak, tak. Ja tutaj też wiosennie staram się tę atmosferę jakby kultywować. To cudownie. Pan tak dzisiaj, panie redaktorze, chyba skacze z gałęzi na gałąź, bo tak nie mogę pana dorwać telefonicznie. No, trochę ja, trochę energia wokół mnie, trochę w ogóle wszystko skacze. Na szczęście temperatury skaczą w górę i chyba to jest bardzo takie pocieszające, jeżeli chodzi o te dni najbliższe. Tak, no i to, że są można piękne pogody, słoneczka i tak dalej. Można wygrzać przysłowiowe kości. Tak, stare kości. Przysłowiową kości. Dokładnie, panie redaktorze, no dzisiaj oprócz tego, że jest Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego, jutro Dzień Mamy, za tydzień Dzień Dziecka, tak jakoś rodzinnie się robi, a jeszcze a propos świąt nietypowych, to pan pozwoli, że zacytuję taki fragment: umiała marszczyć brew, wzdychać ach i ech. I teraz pytanie, czy to chodzi o królewnę, czy o księżniczkę, bo chciała za króla wyjść. No jeżeli chciała wyjść za króla, to chyba wpierw była księżniczką, a później dopiero mogła stać się królewną, prawda? A nie, to wtedy byłaby królową. Królową, no a królowa nie może być królewną? No właśnie, to jest zagadka, bo ja aż sobie królowa, sprawdziłem... Mi się wydawało, że królewna to może być na przykład taka młoda królowa. Ja sobie sprawdziłem nawet w tłumaczu Google'a, że królewna i księżniczka to dla języka angielskiego tak jest princess i princess. A mówię o tym dlatego, że dzisiaj Dzień Królewny i pan sięga po taką królewnę chyba, jako pierwszą. Tak, to jest królewna. Ona była księżniczką na pewno. Nie wiem, czy już teraz jest królową. W każdym razie na pewno jest divą. Divą disco. Tak. I tutaj nie można jej tego odmówić. Ona w ogóle też, jeżeli chodzi o... Tak jak już jesteśmy przy datach, to dzisiaj mamy 25, to ona ma 28 maja urodziny. O, to tak. Możemy od razu za pośrednictwem radia wtedy złożyć jej najserdeczniejsze życzenia z okazji kolejnych 18 urodzinek. Tak jest, mam nadzieję, że nas słucha i że bardzo się cieszy z tego powodu, bo ona przemierza teraz świat wzdłuż i wszerz, ponieważ promuje swój najnowszy singiel, który ma tytuł Padam, Padam. Padam, Padam, dokładnie. Będzie o tym mowa jeszcze dzisiaj w wiadomościach w muzycznym serwisie informacyjnym, ale to mi się skojarzyło z taką klasyką. Padam, Padam, Padam. Z Edith Piaf, prawda? Właśnie, to była Edith Piaf. Dokładnie, to była Edith Piaf. I ja też myślałem, że może będzie coś zaczerpnięte z tego przeboju Edith Piaf, który był jednak takim dosyć pozytywnym, jeżeli chodzi o oddźwięk, bo wiele piosenek Edith Piaf było takich bardzo jednak smutnych. Natomiast tutaj było takie pozytywne nastawienie ogólnie i taka energia pozytywna właśnie szła z tej piosenki. Natomiast okazało się, że nie, to Padam jest zupełnie inne i tutaj jest tylko zaczerpnięcie po prostu z tego tytułu. Pewnie dzięki temu będzie się łatwiej zapamiętywało ten tytuł i jak donoszą różnego rodzaju listy przebojów, szczególnie Unii iTunesa, bo on najszybciej reaguje na inne nie mają szans, bo jednak muszą odczekać po pierwsze cały tydzień sprzedaży, a po drugie też biorą pod uwagę nie tylko ściągane z internetu pliki, ale też tak zwaną sprzedaż fizyczną. A ta sprzedaż fizyczna pewnie będzie niezła, jeżeli chodzi o tego singla, bo wytwórnia przygotowała dosyć dużo różnego rodzaju winyli, na przykład różnokolorowych. Właśnie chciałem spytać, bo czy ktoś jeszcze kupuje płyty, ale winyle chyba radzą sobie lepiej niż płyty kompaktowe. Bo no tak... płyty kompaktowe to wydaje mi się, że to już jest mało potrzebne, bo jednak ludzie nie mają na czym odtwarzać chyba nawet tych. Chyba tak. Bo chyba ani tak. W samochodach, ani w domu mało kto kupuje taki sprzęt audiofilski i się robi taka dosyć kuriozalna sytuacja, że winyle wracają do łask i tam muzyka tak. Ze streamingu, prawda? I jeżeli chodzi właśnie o te winyle, to
w tej chwili właśnie wykonawcy w dużej mierze przygotowują takie specjalne wersje. Tutaj są albo różowe, albo fioletowe, albo żółte, jakieś takie tęczowe, różne barwy tego singla. I to chyba jest nawet bardziej istotne niż to, co jest na tym singlu tak naprawdę. Tak. No bo to jest chyba traktowane jako taki collectibles tak zwane, czyli taki gadżet, pamiątka i miejsce, gdzie artystka ewentualnie mogłaby się podpisać, chociaż to w przypadku gwiazd zagranicznych jest trudne do zdobycia. No tak, tak. I właśnie te single później, które są szczególnie właśnie z pierwszego dnia sprzedaży, bo to są jakieś limitowane wersje i te różnokolorowe single, później osiągają niesamowite ceny gdzieś tam na jakichś giełdach, bo są to jakieś takie egzemplarze naprawdę trudne do dostania. I wydaje mi się, że to też wpływa na to, że te płyty się tak świetnie teoretycznie sprzedają, przynajmniej na początku, bo później po prostu już nie można tego dostać. Tak. Także to padam. No ma być w najbliższy piątek wysoko w Wielkiej Brytanii, bo tam rzeczywiście Kylie jest bardzo popularna i to właśnie tam jakby zaczynała w sumie swoją karierę taką na ostro, no bo wiadomo, że wcześniej w swojej rodzimej Australii śpiewała i występowała w serialu Sąsiedzi, z którego tak naprawdę się wywodzi, który był początkiem jej kariery światowej tak naprawdę. Czyli zaczynała jako aktorka, ta nasza australijska zaczynała księżniczka. Jak aktorka, no właściwie jako tak, serialowa aktorka. A to rozdziela pan to jednak, tak subtelnie. Chyba należałoby to rozdzielić, tym bardziej, że później jakoś nie było specjalnie dużo jakichś ról takich znaczących filmowych, jeżeli chodzi o Kylie Minogue. Chyba raz zagrała z Jean-Claude Van Damme w filmie, gdzie też przedstawiała jakieś sztuki walki, z tego co pamiętam. Ojej, to musiała się przygotować jakoś, chyba. Musiała się przygotować, a że ona jest taka niezbyt wysoka, no to chyba miała też łatwiej, że była taka zwinna i skoczna. Czyż nie? To tak jest, że te mniejsze osoby mają jakby zwinniejsze ruchy. I to się podobno wykorzystuje. Tak? No tak, no bo jak ktoś się zwiększy, to zanim się zamachnie, zanim cokolwiek, zanim ten cały ciężar się przeniesie. Ja to widzę w tenisie stołowym i czasami ogrywam swojego trenera badmintona, który jest dwa razy większy ode mnie, ale właśnie ten zamach musi, zajmuje odrobinę więcej czasu. Ale za to chwyta wszystkie piłki w zasięgu swojej długiej ręki, więc coś za coś, dokładnie. Dokładnie. No ten Padam, to jest pierwszy singiel jej nowego albumu Tension, który zostanie wydany 22 września, także dosyć wcześnie już pierwsza jaskółka się pokazała, ale myślę, że w związku z tym, że jednak jej piosenki są takie dosyć letnie, to właśnie na letnie dyskoteki, jak ktoś przygotowuje jakiś numer, to może mieć dużą promocję albumu, który po wakacjach się ukazuje. W związku z tym myślę, że wielu wykonawców właśnie w ten sposób będzie promowało swoje jesienne wydawnictwa i to właśnie jest taka jaskółka. Najpierw się przyzwyczajamy do wakacyjnego hitu, a potem w ramach reminiscencji i piosenek, które nam przypominają piękny czas wakacji, na jesienne wieczory kupujemy płytę, tak. A dokładnie. Także po prostu Kylie, no Kylie wraca, miała świetną płytę Disco, to było chyba 3 lata temu, która jeżeli chodzi o ściągnięcia i o streamingi, to była bardzo wysoko na listach przebojów na całym świecie. Tutaj może być podobnie, dlatego że Padam weszło nawet do pierwszej dziesiątki w Stanach Zjednoczonych, jeżeli chodzi o iTunesa. Także no, myślę, że to jest już spory sukces. Nie mówiąc o tym, że w kilku krajach europejskich jest to oczywiście numer jeden, czy też był, bo ten iTunes to rzeczywiście codziennie się zmienia, jak tylko wychodzi jakiś nowy singiel, szczególnie na przykład koreańskiego boys bandu albo innego koreańskiego wykonawcy, to jednak szybko się to pierwsze miejsce zamienia, ale na krótko tam ci wchodzą, więc
szybko można później to pierwsze miejsce zająć i z powrotem te piosenki wchodzą na czoło. Tak. Natomiast tutaj jest całkiem nieźle. Dobrze, ale pan się uczepił tego Padama i tak od razu... No bo jak już zaczęliśmy mówić tutaj, tak, dużo się składa na to, że akurat o Kylie dzisiaj mówi. Bo mi się skojarzyło oczywiście z producentem, którego nigdy nie potrafię wymienić nazwiska. Hugh Padham albo Padam. A nie o niego chodzi, tylko o słynną spółkę kompozytorsko-producencką, czyli Stock, Aitken i Waterman. I właśnie tak jest. Pytanie do pana, panie redaktorze. No, mam nadzieję, że to jest pytanie, na które zna pan odpowiedź, bo zawsze z redaktorem Mozartem się śmiejemy, żeby nie zadawać sobie pytań, na które nie znamy odpowiedzi. No ale no. Co księżniczka z Australii zrobiła nagle, że się pojawiła w Wielkiej Brytanii i to jeszcze pod skrzydła no, tak wybitnej spółki producenckiej? No, Kylie się bawiła dobrze i przede wszystkim zrobiła pierwszy singiel zatytułowany The Locomotion. A, to był cover grupy żeńskiej z lat 60., z tego co pamiętam. Tak, to piosenka, która... Ale to też już robił Stock, Aitken i Waterman. Stworzona przez Little Eva i to była z 62 roku. Ale nie od początku, bo Locomotion był też nagrany jakoś wcześniej chyba w Australii, jako zupełnie jakoś tak poza, że tak powiem. Mm-hmm. I może to też wpłynęło na to, żeby podjąć taką decyzję, żeby od tego singla rozpocząć promocję Kylie Minogue. Mm-hmm. No i chyba skutecznie się to udało, bo przynajmniej tutaj po naszej stronie no, kojarzymy ten utwór i kojarzymy to nagranie. No tak, i nie tylko z lat 60., nie tylko z tej wersji. Tak, ja mówię właśnie o wersji Kylie Minogue, bo podejrzewam, że to też chyba było nawet na liście trójki. Będę musiał to sprawdzić. No nie wiem właśnie. Nie wiem. No, ale sprawdzę. No, w każdym razie ja kojarzę z dzieciństwa ten utwór, wersję Kylie Minogue Locomotion. Czyli musiał to być jakiś tam sukces, który chyba no, otworzył jej drzwi do debiutanckiego albumu. Tak, zdecydowanie. To był w ogóle wielki hit w Australii i do tego stopnia, że to były jakieś takie totalne rekordy wtedy. To była jedna z najlepiej sprzedających się płyt w Australii ogólnie z lat 80. I dopiero później ta piosenka została wydana na płycie w Nowej Zelandii, we Włoszech i w Szwecji na początku. Takie kraje, poligony? Chyba na sprawdzenie. Natomiast jeżeli chodzi o tę wersję pierwszą Locomotion, to ona była w ogóle, została zrobiona przez producenta Mike'a Duffy'ego, który był wypożyczony z brytyjskiej firmy PWL, Petera Watermana. A, czyli to już są pierwsze brytyjskie jaskółki w karierze. Tak, Duffy nagrał zupełnie nowy podkład. Zachował tylko oryginalny wokal Kylie Minogue. I to właśnie ta wersja była wtedy zrobiona. A ponownie nagrana została wersja już przez Stock, Aitken, Waterman i została wydana na świecie pod tytułem Loco myślnik Motion i to był już rok 1988, a tamto to był rok 1987, czyli był rok różnicy, jeżeli chodzi o tę pierwszą wersję, która była w Australii i tą, która już została wydana i w Kanadzie, i w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych, gdzie tak naprawdę no to był już wielki sukces, bo nikomu nieznana Kylie nagle weszła do pierwszej dziesiątki w Stanach Zjednoczonych. A to przypomina mi trochę historię piosenki Take On Me, która też w pierwotnej wersji nie odniosła większego sukcesu, ale dopiero odświeżona wersja zawojowała świat. Tak, to prawda. To tam też była taka sytuacja. Ja nawet słyszałem akurat tę wersję Take On Me pierwszą i rzeczywiście była mniej nośna chyba. Tak. Tak łagodnie mówiąc. Zadzwoniono potem po innego producenta i weź coś z tym zrób i popraw to. No tak. Poprawiono tak, że do dzisiaj tego słuchamy, tak. Mhm.
Dokładnie, dokładnie. Zresztą to Locomotion właściwie do dziś zostaje taką piosenką chyba najlepiej sprzedającym się singlem Kylie w Stanach Zjednoczonych. Bo jest jeszcze inna piosenka, która dotarła do pierwszej dziesiątki, jeżeli chodzi o piosenki Kylie, to było Can't Get You Out of My Head z 2002 roku. No tak. Ona się sprzedała lepiej właściwie, ale nie weszła wyżej niż Locomotion. Mm-hmm, mm-hmm. Czyli po prostu, no, jeżeli chodzi o ilość egzemplarzy, to poszło więcej, ale Locomotion dotarło do wyższych lokat, bo chyba nawet było numerem 3, z tego co pamiętam. Także to było na całkiem nieźle. Czyli po prostu dłuższa ilość, większa ilość tygodni. Tak, sprzedawania tak, tak, tak. Po prostu cały czas gdzieś tam się sprzedawała, cały czas gdzieś tam była zauważana i dzięki temu po prostu ta ilość sprzedaży no dobrze, jest zupełnie ale inna. My sięgamy po utwór, który no aż wstyd, że jeszcze nigdy nie wybrzmiał na antenie Radia Wtedy, które... Albo aż wstyd, że będzie dziś. Że dopiero dziś, że hołduje... Może nie tylko, że dopiero, bo to jest taka piosenka, która była takim koszmarkiem w pewnym momencie, bo jednak w pewnym momencie no, pojawiła się i było fajnie, natomiast zaczęła być grana w takiej ilości i tak naprawdę zewsząd. Ale wtedy, tak? Wszyscy mieli jej dosyć, tak? Okej, okay. bo teraz... To był po prostu koszmarek. Wiele stacji radiowych z gatunku Złote Przeboje sięga chętnie po ten utwór, więc szanowni słuchacze na pewno rozpoznają, jaki to będzie utwór, natomiast no właśnie, bo ja się pragnę wytłumaczyć. Radio wtedy sięga do lat 80., 90. i 70., ale staramy się oczywiście szukać utworów, które są no, nie nadużywane przez te inne stacje radiowe. Ale skoro pan redaktor zaproponował I Should Be So Lucky, no to no, stwierdziłem, że skoro jeszcze nigdy nie było na antenie radia wtedy I Should Be So Lucky, no to wstyd byłoby odmówić po prostu. Musi być. Tym bardziej, że ja tak patrzyłem na, no oczywiście jest Can't Get You Out of My Head, jest piosenka, jest tak naprawdę dużo przebojów Kylie Minogue, które moglibyśmy zahaczyć, ale w większości są one mało charakterystyczne tak naprawdę. To są rzeczywiście świetnie wyprodukowane utwory. To są utwory, które były na listach przebojów, szczególnie w Wielkiej Brytanii. Bardzo wysoko i ona w ogóle jest wykonawczynią, która ma wiele nawet Brit Awards i ma nagrodę Grammy i ma mnóstwo innych. W ogóle sprzedała 80 milionów płyt na całym świecie, ale jednak do jej repertuaru podchodziło się tak troszkę tak z przymrużeniem oka. I chyba dopiero jakoś tak z początkiem 2000 lat. Ja myślę, że już Confined in Me to jest końcówka lat 90. Ona już wtedy pokazała inną twarz i taką bardziej mroczną, industrialną. Chyba Confined in Me rozpoczęło w ogóle takie pokazywanie Kylie, że stać ją na co innego. Później jeszcze były te mordercze ballady z Nickiem Cave'em. Tak. I zupełnie inna Kylie. No i później Can't Get You Out of My Head, które tak naprawdę było wielkim hitem i już rzeczywiście jakby przypieczętowała to, że jest divą disco i może sobie po prostu spokojnie odcinać kupony i prezentować swoje stare przeboje w nowych wersjach, a będą też wszyscy czekali na kolejne odsłony jej dyskotekowych hitów, które będzie nagrywała. A za nią podąża siostra młodsza. Dani? No, a kto? No, kawał, ale to... No nie Janet. Ma kawałek drogi do niej tak naprawdę. Tak. Żeby do niej dotrzeć. Oczywiście Dani, jeżeli chodzi o na popularności swojej siostry, też zrobiła sporą karierę i jest też taką artystką, która no, często też jest jurorką wielu talent show, czy w Wielkiej Brytanii, czy w Australii. Dobry sposób na promocję, tak. Dobry sposób, jak najbardziej, no bo jest jednak, tożsamość jest cały czas trzymana i dzięki temu też... Dzwonią promotorzy koncertowi, tak. Dzwonią promotorzy, TikToki się uruchamiają, wszystkie inne tutaj, inne rzeczy, które są dzisiaj istotne, tak. Także na pewno to ma wpływ. Natomiast jeżeli chodzi w ogóle o I Should Be So Lucky, to jest ciekawa historia taka, że ona przyleciała do Londynu, mówię teraz o Kylie, i miała nagrać piosenkę, a panowie z firmy Stock Aitken Waterman, którzy już odnosili wtedy sukcesy,
nie wiedzieli w ogóle, nie za bardzo wiedzieli w ogóle tam o Kylie Minogue i w ogóle zapomnieli, że ona przyjeżdża. Właśnie chciałem zasugerować żart, ale widzę, że to była prawda, tak? Nie rozpoznali jej na lotnisku. No rozpoznali, ale napisali ten utwór 40 minut, podczas gdy ona czekała przed studiem nagraniowym, bo jeszcze po prostu to było niegotowe. Tak się tworzy historia. Po prostu. I should be so lucky. Po prostu będzie do niej dobrze pasowało. Ale, no i rzeczywiście. Ale co sobie wyobrażam taką sytuację na lotnisku, że to są takie sceny, że się przelatuje i tam stoją różni panowie z karteczkami i Kylie wypatruje kartki z napisem tak. Kylie i nikogo nie ma. Nie ma. No ale się znaleźli, no, w końcu, na szczęście się znaleźli. Czego piosenki tak są najlepszym dowodem na to. Dokładnie. No dobrze, panie redaktorze, nie byłbym sobą, gdybym nie spróbował sięgnąć po wersję Extended, znaleźć wersję Extended. I jest piękna wersja. I tutaj chociaż w ten sposób się odróżnię od innych stacji radiowych, że sięgnę po wersję rozszerzoną I Should Be So Lucky, która jest równie piękna. A proszę. No to słuchamy, dobrze? No to świetnie, dobrze. I Should Be So Lucky to jest drugi singiel, drugi przebój Kylie Minogue, rok 1987. No, bardzo proszę. I proszę bardzo. No właśnie, I Should Be So Lucky, czyli powinnam być szczęśliwa, że mnie znaleźli jednak na tym lotnisku, odwieźli do studia i pozwolili nagrać piosenkę. A jeszcze podoba mi się ta taka nonszalancja. Zawsze na końcu tej piosenki podobał mi się taki, no niby fałsz, ale to nie fałsz. I Should Be So Lucky, I Should Be So Lucky, in love. I to tak mnie urzekało zawsze, że jednak w tej sterylnej, no, bądź co bądź produkcji pojawił się taki, no nie zgrzyt, tylko taki kwiatuszek w postaci takiej nie do końca czysto zaśpiewanej frazy, ale no tak wdzięcznej, że chciało się tego chciało się tego posłuchać ponownie. Natomiast ja jeszcze chciałem powiedzieć, że I Should Be So Lucky to powiedziałem. No i uciekła mi myśl. A miałem taką piękną myśl, no. W każdym razie tak bywa. Kylie Minogue w każdym razie. I Should Be So Lucky w wersji rozszerzonej. Dobrze. Jak przypomnę sobie to się wtrącę w takim razie. Dobrze. Bardzo proszę się wtrącać. No, myślę, że Kylie Minogue ma wiele wątków. Jeden z wątków ciekawych też jest, to jest Michael Hutchence z zespołu In Excess. O tak, no bo przecież byli małżeństwem. Przypomniało mi się, że pan wspomniał, że oni napisali tę piosenkę w 40 minut. No to ja, tak. panie redaktorze, no napisać piosenkę w 40 minut, no to jednak trzeba być czempionem chyba w tej dyscyplinie. No trzeba być czempionem, a jednocześnie no, ta piosenka później była 5 tygodni na pierwszym miejscu w Wielkiej Brytanii. No i tak się kaszle. Dokładnie. Tam jeszcze była taka historia, że oni nie za bardzo sobie zdawali sprawę, że taka będzie sytuacja i jak już był 5 tydzień na pierwszym miejscu, to jakiś prezes wytwórni zadzwonił do nich i powiedział: i co dalej? 5 tygodni na pierwszym miejscu, musimy mieć kolejny singiel. Oni musieli polecieć... Po pana, który przynosił kawę i nim okazał się Rick Astley. No tak, ale tutaj trzeba było jeszcze jednak dalej nagrywać Kylie. Później był single I Got to Be Certain chyba, a później jeszcze był wielki przebój z Jasonem Donovanem. To też, ale Je ne sais pas pourquoi. Ja czasem sięgam po ten utwór, niejednokrotnie już się pojawił na antenie radia wtedy. No i to wszystko właśnie ten sznyt Stocka Aitkena i Watermana. To jest to chyba, co tygryski lubią najbardziej, czyli taka kwintesencja chyba lat 80. Tak, zdecydowanie, bo tutaj poza tym, że rzeczywiście wielu wykonawców wtedy nagrywało Body Dead or Alive, Donna Summer, prawda? Sonia, Mel and Kim, tak naprawdę można by wymieniać dosyć sporo tych wykonawców. Do Jasona Donovana też pewnie kiedyś sięgniemy, bo tam były naprawdę takie też przeboje, który też wziął się z serialu Sąsiedzi australijskiego, bo razem tam grał z Kylie Minogue i stamtąd już został ściągnięty. I właśnie dzięki temu, że oni polecieli do Australii uzganiać kolejny singiel, a on akurat z nią przyszedł, bo byli razem prosto z planu. No tak się robi kariery. To się okazało, dobra, to ciebie też bierzemy. To trzeba wiedzieć,
kim przychodzi ci na spotkania, dokładnie. Tak, tak, tak. Do kogo się doczepić. No, no, no ale właśnie, no redaktor Blebooks już niejednokrotnie po Jasona Donovana sięgał, ale ja z przyjemnością też zaakceptuję pana wybór i jeśli pan idzie zaproponuje lato, myślę, że jego, Jasona, że te piosenki, ta, że trzeba będzie po prostu przypomnieć. Takie letnie przeboje tutaj wyciągać, także na pewno po coś sięgniemy. A tymczasem sięga pan po artystę, po wokalistę, który no, nieodmiennie, nie wiem dlaczego, ale leży u mnie w głowie w szufladzie, po którą nieczęsto sięgam, powiem szczerze, a po drugie to tam chyba z Michaelem Boltonem leży obok. Czy to takie przypadki? Chyba blisko. No, czyż nie? Chyba blisko. No tak, na pewno jeżeli chodzi o sposób śpiewania, to zdecydowanie. On jeszcze grał chyba na saksofonie jeszcze poza tym. No, no najgorzej. O, bez przesady. Bez przesady. Taki Kenny G od razu mi się też kojarzy. To chyba przez te włosy. Może, no ale tutaj mamy Kenny G i Michaela Boltona w jednym. Nie tylko, że sobie zagrał na saksofonie, to jeszcze zaśpiewał jak Michael Bolton. Dokładnie, dokładnie. I to osoba, która nazywa się Curtis Stigers, tak? Dobrze czytam? Tak, Curtis Stigers. Czasami też mówili Curtis Stigers. Nie wiem. Stigers, pochodzi, to chyba w Niemczech. Pochodzi albo ze Szwecji. Pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, gdzieś wręcz z Kalifornii, więc raczej Stigers powinno być chyba. No właśnie, to jak on jest z Kalifornii, to dlatego to tak brzmi, tak po prostu no, do bólu słodko trochę. Do bólu tak plażowo. Zdecydowanie. Tak. Tak i z tym saksofonem, to już od razu człowiek widzi tę plażę, te kosze na tych plażach, zachód słońca i tak dalej, to wszystko się zdecydowanie wtedy zgadza. Ale zadziałało, bo ta piosenka, no którą dzisiaj przedstawimy, to jest piosenka I Wonder Why. Właściwie to jest jedyny przebój Curtisa Stigersa. Czyli One Hit Wonder. Ale to jest taka piosenka wymęczona wtedy przez MTV na początku lat 90. To może dlatego tak nie do końca za nią przepadam. Może była wymęczona, ale jednak ja się dałem nabrać, bo ja nawet sobie kupiłem kasetę pana Curtisa. Promocja zadziałała. Promocja zadziałała. Nie wiem, już nie pamiętam, czy to było w Stanach, czy już było po Stanach. Czy już jak przyjechałem tutaj, to po prostu chciałem jeszcze posłuchać innych piosenek w jego wykonaniu. Rzeczywiście niewiele już później zostaje w głowie poza tym utworem, ale ten utwór jest rzeczywiście naprawdę szalenie miło. Myślę, że wydaje akurat kiedy już nie ma MTV, która męczy teledyskami non-stop, które co godzinę są nadawane, albo jeszcze w jakiejś takiej częstszej rotacji, no to też się słucha tych piosenek zupełnie inaczej. Ja się oczywiście tak przekomarzam, ale to z czystej sympatii, bo rzeczywiście piosenka jest ładna. Natomiast znowu mi uciekła. Te myśli mi tak uciekają, ale to chyba z powodu wiosny. To już prawie lata. W każdym bądź razie... No nic, przypomnę sobie to wrócimy do tego, wrócimy do tego. Chciałem powiedzieć, że to był numer 5 w Wielkiej Brytanii i pierwsza dziesiątka w Stanach Zjednoczonych. Natomiast jeżeli chodzi o tak naprawdę sukces kasowy Curtisa Stigersa, to i tak jest to nic, ponieważ abstrahując od tego, że oczywiście miał możliwość pracowania na scenie z Eltonem Johnem, Ericiem Claptonem, Princem, Bonnie Raitt, Rodem Stewartem i Allman Brothers Band, ale to w charakterze saksofonisty, czy w charakterze... Nie, śpiewał też, nagrywał też jazzowe albumy, które zupełnie jakby no nie są takie popowe i myślę, że ze względu na jego jakąś taką pozycję wśród artystów jazzowych, znajdowało się na jego miejsce wśród artystów również takich, o których wspomniałem. I przy okazji różnego rodzaju koncertów gdzieś się pojawiał, gdzie podgrywał i śpiewał różne standardy. Także myślę, że to było dla niego bardzo miłe. Natomiast tak naprawdę chyba największym sukcesem, jeżeli chodzi o sukces kasowy, to było umieszczenie przez pewnie menadżera Curtisa piosenki What's So Funny About, Peace, Love and Understanding, którą nagrał na początku lat 90. i ona weszła na ścieżkę dźwiękową do filmu The Bodyguard.
który został sprzedany, a ścieżka dźwiękowa została sprzedana w ilości ponad 17 milionów egzemplarzy. Dzięki temu trafiło się ślepej kurze ziarno, tak po prostu. Trochę, tam ślepej kurze akurat. No ale dobrze grającej i śpiewającej, no tak powiem. No tak, wybór był taki. No tam była też piosenka Lizzy Stansfield, chyba Someday I'm Coming Back. Były też różne inne piosenki, które nie były tak popularne jak piosenki Whitney Houston z filmu The Bodyguard, ale jednak okazuje się, że no, przez to, że miały swoje miejsce na tym albumie, to też na siebie zarabiały. No tak. No i to tak. Bardzo dobrze. Dobrze. No właśnie. Także takie trafiają się sytuacje. Także tak, jedna pani przyjeżdża, nie mają dla niej piosenki, piszą 40 minut, jest hit. Później lecą do Australii, pani przychodzi z kolegą i okazuje się, że tego kolegę też biorą i jest gwiazdą. A tutaj proszę bardzo, pan miał duży przebój, ale swój największy sukces kasowy i tak był jeszcze przed nim, dzięki temu, że jego piosenka znalazła się na ścieżce dźwiękowej do filmu, do ścieżki dźwiękowej, która chyba była jedną z najlepiej sprzedających się ścieżek dźwiękowych wszechczasów, tak naprawdę. Tak, tak. Ja jeszcze tak się zastanawiam, aha, bo to dzisiaj, no bo po pierwsze, to jest One Hit Wonder jednak, czyli kolejny przykład artysty, po którego chyba sięgniemy kiedyś z redaktorem Blebuksem w ramach poszukiwania innych utworów One Hit Wonderów, czyli tych tak. artystów, więc chyba dopiszę Curtisa do tej listy. No a dwa, że to dzisiaj dzień weterana, więc to Curtis to chyba pasuje trochę. To taki weteran lat 90. na MTV, która wtedy przebojem wdarła się chyba do naszych domów w Polsce. No tak, no ale to jest młody chłopak, on ma 57 lat. A, dopiero. To tak wieczny chłopiec. No to dzień dziecka zaginionego. To gdzie jest Curtis? Where is Curtis? Na pewno gdzieś jest, bo swoją ostatnią płytę wydał w 2022 roku. To była płyta This Life. Nie wiem, czy ona była bardziej jazzowa niż popowa, ale wydaje mi się, że tak, mimo wszystko. Także to wszystko było raptem parę miesięcy temu, więc to zaginione dziecko jest gdzieś cały czas i robi swoje. I działa, właśnie. Panie redaktorze, to jeszcze a propos, to tak na koniec spieszę pozdrowić od wszystkich słuchaczek i słuchaczy, którzy się dopisują. No bardzo się cieszę i bardzo dziękuję. Ja też wszystkich pozdrawiam i proszę nie wymieniać, bo jak się nie wymieni kogoś, to później ktoś się obrazi. To wiadomo, że jest do wszystkich. Istnieje tak ryzyko, tak. Wszystkich bardzo gorąco pozdrawiamy. No tak, i cóż. Bo mogą się gdzieś tam zawinąć i później tego nie widać na przykład, a tak to wiadomo, że wszyscy ci, którzy pozdrawiają, są w tej chwili uhonorowani. Pozdrawiamy bardzo ładnie. Czy strona na Facebooku może się zawinąć? No może w sumie, tak. Jakiś komentarz może się zawieruszyć. Ale komentarze się zawieruszają czasami, tak. Tak, to mi się to zdarzało, później czekałem. Złośliwe algorytmy po prostu, tak. Tak. No i co? Pozostaje nam zaprosić słuchaczy na kolejną piękną odsłonę kącika z plecaka Stasiaka. To już będzie 71 za tydzień. Mam nadzieję, że pan dołączy do nas. To dzień dziecka, a pan to też tak. No, dzień dziecka sobie nie darowałbym. Tak jest. Także nie może pana zabraknąć wtedy, tak naprawdę. Tak jest, oczywiście. Dziękuję za dzisiaj. Oczywiście, że będę. Ja myślę, że już dziś słuchacze są po prostu tak zaciekawieni, jak śpiewa Curtis Tigers, że po prostu przebierają nogami. I jak gra na saksofonie, tak. Dobrze. I czy rzeczywiście brzmi jak Michael Bolton i Kelly G w jednym. Dokładnie. Dziękuję panie redaktorze za dzisiaj. Było wspaniale. No pewnie. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam. Do usłyszenia.